Witam serdecznie na kanale Pingier Maniak. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się, w jaki sposób wrobić w robótkę kolorowy element, który ma niesymetryczny kształt. Z prawej strony moja robótka prezentuje się w ten sposób, a z lewej mamy coś takiego. Ja zaczepiałam moje nici tutaj z tyłu, zahaczając nitkę o drut przed oczkiem, w którym zmieniałam kolor. Ale równie dobrze możecie zamieniać sobie motki wełny w oczku, w którym zmienia Wam się kolor Waszej robótki. Przecierkałam już moją robótkę ściegiem pończoszniczym i teraz będę wrabiała sobie w moją robótkę kolorowy wzór. Aby wrobić nowy kolor, będę potrzebowała trzech motków wełny. To jest motek, którym już dziergałam moją robótkę. To jest kolorowy moteczek wełny, który będę tutaj wrabiać. A to jest żółty motek, którym będę kontynuowała dzierganie w żółtym kolorze po lewej stronie robótki. Zaczepiam sobie nitkę w różowym kolorze o żółty kolor już w oczku poprzedzającym miejsce, w którym będę chciała rozpoczynać dzierganie właśnie w nowym kolorze mojej robótki. Więc tu już sobie zaczepiam i tutaj będę już chciała dziergać różowym kolorem. Jeszcze raz. Tu jest ogonek. Zaczepiam sobie różową nitkę o żółtą. Tak, aby była zabezpieczona. I połączenie między tymi dwoma nićmi możecie wykonać dwojako, czyli przekładacie sobie jeden na drugim i przerabiacie różowym kolorem, lub możecie zaczepić sobie najpierw odwrotnie, czyli jakbym chciała przerobić różowym, to bym zaczepiła tak sobie, ale zaczepiam odwrotnie. I tutaj jeszcze przerabiam żółtym, a już kolejne oczko przerabiam różowym. I tak wygląda to zaczepienie z lewej strony. Przerabiam moją robótkę teraz różowym kolorem. 9 oczek. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
to oczko będę chciała już przerobić sobie żółtym, więc tutaj zaczepiam sobie o różowy kolor już żółtą nitkę, tak żeby się trzymała. Zawijam ołówkiem. I tutaj również połączę sobie, zawijając nić, czyli najpierw łapię sobie żółty kolor. Trzymam w prawej dłoni. Najpierw zaczepiam żółty, a teraz różowy i przerabiam. I już do końca różowy sobie puszczam. Przerabiam żółtym kolorem. Obracam moją robótkę. Wykonujemy trapez, więc teraz będę żółtym kolorem przerabiała do tego oczka, a tutaj dopiero pojawi mi się oczko różowe. I teraz możecie zrobić to połączenie dwojako. Przerabiacie żółtym kolorem jeszcze to oczko i dopiero przekładacie różowy motek nad żółtym, czyli krzyżujecie te nici i kontynuujecie różowym kolorem, ale ja wolę sobie łączyć moje nitki w inny sposób, więc wbijam się w różową nitkę. Zaczepiam najpierw różową od spodu, potem żółtą, różowy puszczam, przerabiam to oczko żółtym kolorem i kontynuuję. Tutaj dociągamy sobie wszystko, kontynuuję różowym. I tutaj już mam mieć żółty kolor. Więc jeśli przekładacie nitki, to przerabiacie różowym to oczko, wbijacie się w to oczko, przekładacie nitki, czyli robicie coś takiego, przekładacie i kontynuujecie żółtym kolorem. Ja sobie ponownie zaczepię moje nitki od spodu, czyli zaczepiam żółtą, zaczepiam różową, ściągam żółtą, przerabiam to oczko kolorem różowym, dociągam sobie i kolejne oczko przerabiam żółtym. Wrócę, kiedy będę ponownie z prawej strony w tych miejscach zwężała mój trapez. I ponownie zwężamy o dwa oczka nasz wzór. Przerabiam to oczko jako oczko żółte i tak tutaj ma się pojawić oczko żółte, więc jeśli
chcecie przełożyć sobie, to tutaj wykonujcie oczko żółte i przekładacie nitkę dopiero różową tutaj, wbijając się w to oczko. Czyli przekładacie jedno nad drugim i to oczko już przerabiacie w kolorze różowym. Ja sobie zaczepię mój różowy, tak jak poprzednio, czyli zaczepiam, puszczam żółty i kontynuuję różowym. Do tego oczka, ponieważ tutaj ponownie mamy mieć kolor żółty. Więc szukam sobie nitki z kłębka. Tu jest nitka z kłębka i zaczepiam. Otaczam żółtym. Łapię różowym, przerabiam różowym. I kolejne oczko już przerabiam żółtym. Tutaj sobie dociągnięcie to oczko. I kontynuujemy. Wrócę, kiedy będę przy kolejnym zwężeniu po lewej stronie. I to oczko teraz stanie się oczkiem żółtym. A to będzie różowe, więc ja zaczepiam ponownie, zahaczając nitki o drut i przerabiając. Jeśli wolicie przekładać motki, to robicie to dopiero w tym miejscu. W miejscu, w którym ma się pojawić docelowy kolor. Ja to już zrobiłam oczko wcześniej. I ponownie tutaj już mamy mieć żółty kolor, więc ja sobie moją żółtą nitkę zaczepiam już tutaj. Od spodu przeciągam, różowy przeciągam, żółty ściągamy, jest już zaczepiony. Przerabiam różowy. Dociągam sobie moje niteczki. I kolejne oczko. Już przerabiamy sobie kolorem żółtym. Wrócę, kiedy będę z prawej strony, ponieważ teraz będę chciała, aby mój wzór się rozszerzał z powrotem. Teraz zwężaliśmy go, a teraz będziemy rozszerzać w drugą stronę. I teraz będę chciała, żeby na powrót tutaj i w tym miejscu pojawiło mi się oczko różowe. Więc zaczepiam sobie mój różowy kolor już w tym miejscu. Przerabiam żółtym. I tutaj ponownie już pojawia mi się kolor różowy. I tak jak mówiłam, jeśli zaczepiacie sobie motki, czyli przekładacie, to wtedy dopiero w tym miejscu łączycie sobie różowy kolor. Tu jeszcze przerabiamy różowy. Tu ma być różowy, więc żółty sobie zaczepię dopiero tutaj. Tutaj ma być różowy, więc żółty dopiero zaczepię tutaj. Zaczepiamy, zaczepiamy i przerabiamy różowe i kolejne oczka już przerabiam żółtym.
Pokażę jeszcze poszerzanie z lewej strony. Tutaj będzie już różowy kolor, więc muszę sobie tą nitkę zaczepić już tutaj, tym sposobem zaczepiania. Czyli zaczepiamy, zaczepiamy. Przerabiamy żółtym. I kolejne oczko przerabiamy już kolorem różowym. Jeśli przekładacie nitki, to wtedy pamiętajcie, dziergacie do ostatniego oczka i dopiero w tym oczku, w którym ma się pojawić nowy kolor, przekładacie nitki. I tutaj mamy różowy, żółty nam się pojawia tu, więc pokażę, o co chodzi z tym przekładaniem nitki. Przekładam sobie żółty nad różowym, tutaj sobie dociągam i tutaj wykonuję pierwsze żółte oczko. To jest właśnie to przekładanie nitki. Wrócę, kiedy już moja robótka będzie na tyle poszerzona, że będę chciała wrócić do tego podstawowego motka, którym chcę ukończyć moją robótkę. Przechodzimy do zamykania tej kolorowej części. Będziemy kontynuowali naszą robótkę już tylko żółtym kolorem. Jak to robimy? I ponownie, jeśli przekładacie nitki, dziergacie żółtym kolorem to oczko i dopiero przekładacie nitkę tutaj z tyłu. Ja sobie będę kontynuowała tym moim sposobem, czyli zaczepiam żółty kolor, zaczepiam różowy kolor, ale tą nitkę już zostawiam tutaj z tyłu sobie zaczepioną i kontynuuję dzierganie żółtym kolorem. I to samo robię tutaj. Tą żółtą nitkę też muszę sobie zaczepić, więc zaczepiam. Przerabiam tą z motka, którym dziergam całą moją robótkę i kontynuuję tym motkiem podstawowym, a ten żółty tutaj z tyłu jest zaczepiony. Tak prezentuje się nasza robótka. Z prawej strony, a tak z lewej. Widzicie tutaj, te wszystkie kolory się przenikają, jeśli zaczepiacie nitkę o drut.